Cześć. Czasami rzeczy wydają się prawie identyczne, przynajmniej patrząc z zewnątrz. Różnicę zobaczysz dopiero, gdy zajrzysz do środka. Dotyczy to też naszej branży. Dlatego związane z pompami wody. Wyglądają tak samo z zewnątrz, ale mają znaczne różnice w jakości. I teraz wam je pokażę. Wszyscy wiecie, co tak naprawdę robi pompa wody. Pompuje chłodziwo w układzie chłodzenia z chłodnicy przez węże. Węże także produkowane są przez Continental. Obecnie dostarczamy również elektrycznie regulowane pompy wody. Jak wygląda wnętrze wysokiej jakości pompy wody i czym różni się ona od taniej? O-ring zapewnia szczelność. Oprócz O-ringów stosuje się również płaskie uszczelki. Wirniki wyglądają zwyczajnie, ale w rzeczywistości są zaawansowane technologicznie, ponieważ konstrukcja łopatek określa właściwości hydrauliczne. Materiał ma również kluczowe znaczenie. Wykonane są z metalu lub odpornego na temperaturę tworzywa sztucznego. Uszczelniacz mechaniczny odpowiada za uszczelnienie hydrauliczne między pompą wody a wałkiem pompy. W naszych pompach uszczelniacze wykonane są z węglika krzemu. Ten rodzaj uszczelnienia ma niską przepuszczalność, która wynosi około 12 gramów na 10 tysięcy kilometrów. Niektórzy producenci stosują również uszczelniacze wargowe zamiast mechanicznych. Minimalne ilości wycieku chłodziwa wynikają z projektu, dlatego wysokiej jakości pompy mają syfon lub otwór wylotowy. Obudowa to odlew, w którym zamocowane jest łożysko i uszczelniacz mechaniczny. Absorbuje powstałe siły i musi być doskonale szczelna z blokiem silnika. Obudowy wykonane są z odlewanego aluminium, żeliwa lub tworzywa sztucznego. Zintegrowane łożysko składa się z wałka pompy i dwóch łożysk kulkowych, albo jak tutaj, łożyska wałeczkowego i kulkowego. Łożysko pochłania siły wynikające z napięcia paska. Mechaniczne uszczelniacze wałka są bardzo ważne. Chronią łożyska toczne przed brudem i wilgocią, a także zapobiegają wyciekaniu smaru z łożyska. Koła pasowe współpracują z naszymi paskami. Mogą być gładkie lub zębate dla pasków rozrządu lub rowkowane dla pasków wielorowkowych. Wykonane są ze spiekanego metalu lub tworzywa sztucznego. Wróćmy na zewnątrz. Obudowa tego typu pompy wykonana jest z odlewanego ciśnieniowo-aluminium. Są bardziej wytrzymałe i trwałe niż plastikowe. Jest to widoczna na zewnątrz różnica w jakości. Resztę stanowi to, co jest w środku. Wszystko jasne? Jeśli tak, to do zobaczenia na warsztacie.